Cześć, Peter z tej strony. Przepraszam za szum, bo samochód się, że tak powiem, schładza po staniu w słońcu. Jesteśmy po evencie EV Experience, jeszcze na parkingu FV klubu. Zaczynamy relację z trasy powrotnej. I teraz tak, jak widać tutaj mamy, spróbuję tu wyostrzyć, dobrze, 90%, jest 18.1. I statystyka do tej pory, łącznie z tutaj rzeczami na evencie, jest taka. Przejechany dystans 397 km, łącznie zużyte 63 kWh, średnia energia 158 Wh na kilometr. Bardzo możliwe, że jeszcze będę załatwiał jedną sprawę gdzieś tutaj w okolicy, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Natomiast tak tylko z ciekawości, jakbym nawigował teraz do domu, to mi mówi, że dojadę na raz z 18%, z 18% baterii. Więc zaraz zobaczymy, czy nawet jeżeli będę musiał gdzieś się zatrzymać, to czy nie dojadę przypadkiem na raz do domu. Bo to by było super. Bo to by znaczyło, że praktycznie tylko to ładowanie na superchargerze i to ładowanie w hotelu wystarczyło na cały ten wyjazd. Dobrze. Widzimy się później. No cześć. Raportuję się z miejsca docelowego, z domu. 13% baterii. 22:18, przyjazd mniej więcej minutę temu. No i tak to wygląda. Okazało się, że nie było potrzebne żadne ładowanie po drodze. Mamy jeszcze 13% baterii. Statystyka całości 740 km przejechane, łącznie zużytej energii 117 kWh, średnia energia 158 Wh na kilometr. Od ładowania jeszcze tutaj, bo może, 382 km, 61 kWh zużyte, średnia energia 161 Wh na kilometr. I jak widać, stuknęło nam 25 tysięcy kilometrów. No to co mogę powiedzieć? Żegnam się z Wami. Troszkę mnie zaskoczyło, że nie musiałem się ładować. Byłem przekonany, że jakiś krótki postój będzie potrzebny, a tu okazuje się, że tym razem nie. Co oznacza, że zarówno z Krakowa pod Warszawę, jak i z pod Warszawy do Krakowa udało mi się dojechać praktycznie na jednym ładowaniu. Zużycie tutaj w tą stronę do Krakowa było troszeczkę większe. Czas był troszkę dłuższy niż zapowiadany, ale to głównie przez to, że były korki. No i co? No i tyle. Żegnam się z Wami. Cześć.